Witajcie kochani, kanał Ewangelizujmy Biblijnie z pięknego Grass Lake, Michigan. Jeszcze jedno krótkie nagranie. Dostałem przedwczoraj artykuł i nagranie papieża Franciszka, o papieżu Franciszku, który nawołuje do tego, aby modlić się razem z muzułmanami, a właściwie jest to apel i potwierdzenie, iż modlitwa muzułmanów jest bardzo potrzebna. Modlitwa muzułmanów jest bardzo potrzebna. Ja nie wiem, czy wy zdajecie sobie sprawę, do kogo muzułmanie się modlą. Muzułmanie modlą się do bożka pustynnego, który zmienił Ewangelię, zmienił połowę Biblii, 600 lat po przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, i ten bożek pustynny namawia swoich wiernych, którzy w Niego wierzą, aby mieli 12 żon, aby zabijali, mordowali chrześcijan, aby podcinali gardła i obcinali głowy chrześcijanom, aby obwiązywali się pasami, szli i popełniali samobójstwa i mordowali chrześcijan. To jest ten bożek pustynny. Bożek muzułmanów. Papież Franciszek namawia, aby razem z nimi się modlić. Do kogo? Do bożka pustynnego? Papież Franciszek mówi w swoich słowach sprzed paru dni: modlitwa muzułmanów bardzo potrzebna. Komu potrzebna? Jemu? Nam, chrześcijanom, modlitwa muzułmanów bardzo potrzebna? Dlaczego nie powie: upamiętanie się i nawrócenie muzułmanów bardzo potrzebne? Dlaczego tego nie powie? Zastanówcie się, do czego papież Franciszek namawia. Namawia do modlitwy do szatana i twierdzi, że modlitwa do szatana, do bożka pustynnego, jest bardzo potrzebna. To wszystko, co mam do powiedzenia na temat papieża Franciszka, zwodziciela, jednego z antychrystów, który służy szatanowi. Miłego dnia. Chwała Bogu jedynemu prawdziwemu Bogu. Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu. Amen. Zostańcie z Panem Bogiem.